shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica, na start którego najpierw ogarniemy sobie zaległe wpisy do PDA. Na start mamy coś zmniejsze, rekin pancerny skanowany w poprzednim odcinku. Duży i silny drapieżnik, który żyje w małych grupach i zaciekle broni swoich terenów łowieckich. Grubopancerzony egzoszkielet sugeruje obronne przystosowanie zwierzęcia przed większymi drapieżnikami albo agresję wewnątrzgatunkową. Znaczne prawdopodobieństwo w segmentowanym szkielecie występującym u rekinów piaskowych sugeruje posiadanie stosunkowo niedawnego wspólnego przodka. Duże gałki oczne, czułe na światło, służą do polowania na luminescencyjną zwierzynę w warunkach słabego oświetlenia. Okej, czyli też jest wrażliwy na światło, warto wiedzieć. Zwykle są powolne i ospałe, co jest sposobem na oszczędność energii, ale atakują błyskawicznie i z agresją, gdy wkroczyć na ich terytorium. Unikać światło może odwrócić ich uwagę. No dobrze, schematy, instalacja bazy, system filtrowania wody. Zasysa wodę z zewnątrz, niezdatną do picia, rozbija ją na pojedyncze atomy i usuwając wszystkie szkodliwe składniki zapewnia czystą wodę i sól. Może być zbudowany w każdym kompatybilnym module mieszkalnym, ale cechuje się dużym zużyciem energii. Ano, gdybym miał sobie to zbudować tylko i wyłącznie na moim bioreaktorze, to by nie wyrobił. Musiałem sobie machnąć obok reaktor jądrowy. Teraz to energia jest stała. Stały dopływ. Okej, okay. Dziennik głosowy drugiego oficera. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain? No unlucky, no niestety. Kapitan raczej nie przeżył lądowania. Tutaj co? Dziennik oficera medycznego Danbiego z kapsuły numer 12. I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? I'm actually going to die down here. Jako że gościu krwawił, to raczej nie zdobiła go bakteria Khara, a prędzej coś, co wyczuło krew. I dziennik załogowy drugiego oficera kina z kapsuły ratunkowej numer 19. Do załogi. Jeżeli to czytacie, to znaczy, że podążyliście wbrew moim rozkazom za automatycznym sygnałem ratunkowym nadanym przez komputer pokładowy tej kapsuły. Jestem zmuszony się ewakuować. Waszym rozkazem jest, nie zważając na moje bezpieczeństwo, udanie się pod koordynaty miejsca zbiórki na najbliższym lądzie. Mam nadzieję, że was tam zobaczę. No, raczej nie zobaczył. Sądząc po tym, że jest to jedna z dwóch wysp, które odwiedziliśmy. O, proszę. Tu się uzupełnia powoli. Zobaczmy. 1, 2, 3, 4... Ciekawe odkrycie to jest... Okej, to jest gadka... A nie, czekaj. Dziennik głosowy
A czemu czwórka jest przed dwójką i jedynką? Dobra, czyli z dziennika The Gassi brakuje mi jak na razie trzeciej części. A Bart Torgal, powrót z głębin, to było co? To jest chyba jeden z ostatnich jego dzienników, no bo to jest powrót z głębin. Zobaczmy najpierw ten dziennik. Ten świat. I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He'd tell me it was childish, but I stare out of the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island, I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life is toxic. I learned that the hard way. But I've managed to coax some marble melons into growing indoors. And when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross, but it's nothing they wouldn't do. I've been attempting to document my findings. Father approves. He says understanding is power. That the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access, but the old-fashioned way, observing, taking notes, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey as it tries to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Coevolution gives me the fuzzies. Ciekawe. Co powiesz o zębie Stalkera w takim razie? Something incredible just happened. Since we're down here, I had this plan to build equipment and study the life forms we were encountering, but I didn't have enough enameled glass. So, I started looking for a natural substrate that would strengthen the glass we have, and those stalker teeth we've been finding fit the bill. Only, well, we needed more. That's when Marguerite got interested. She actually listened to me. More than I can say for Father. And I worked up the courage to talk about my more tentative theories. When I told her they were attracted to metal deposits, that their teeth get dislodged when they pick them up, her eyes narrowed and she dashed out of the room. 3 hours later, she came back, her pack loaded down with stalker teeth. I asked her about it. She shrugged and said my theories were good. Said she had the meeting out of the palm of her hand. I think she meant it literally. She is incredible. She went out to the kelp forest armed with just a heat blade and went fin to fin with a pack of stalkers. On the one hand, that is the coolest thing I have ever heard. On the other, well, I hope the stalkers didn't come off worse than Marguerite did. She had a huge gash on her forearm. I don't think things went as smoothly as she made out. And what's the point in surviving here if we have to kill everything that makes it so wonderful? I wish I knew more about these animals, but Father won't let me leave the habitat. Maybe with all this glass, we could build a containment unit and get up close to them. O, to mi się podoba ta końcówka. Akwarium badawcze, czyli ten zbiornik na obce formy życia. Liczę na to, że znajdę go w którejś z ich baz. Ale patrzcie, Marguerite... Kurde, jak ona... Jak ona jeszcze tam nazywała? Nie pamiętam dokładnie, jak ona to miała na nazwisko. Majda chyba. Marguerite Majda. Najemniczka bardziej słuchała Barta niż jego własny ojciec. Jak to stanowi o ojcostwie? Czy tam o relacji ojca z synem? Dobra, czyli tu nam brakuje trzeciej części póki co. I zobaczmy jeszcze dwie opcje tutaj. Hierarchia. Son, there is always a pecking order. And in our world, money makes a hierarchy. I pay Maida a fraction of what I pay you, and you a fraction of what I pay me. If money makes the hierarchy, why is Marguerite making the decisions? We need her. We let her think what she likes, so long as she does what she's told. What if she doesn't? For enough money, she will. People always do. Ta, no, ponoć każdy ma swoją cenę, ale wiesz, Paul,
Nie każdego da się kupić. We're already 200 meters below sea level. You want to go deeper? Look around us, Chief. Water leaking through the hull, water outside the hatch. We're drowning. Real slow. If rescue arrives, whatever shot us down, it's gonna do it again and again until it's shut off. You see an off switch around here, Chief? Why would it any more likely be half a kilometer down? Your kid found something on the scanner. There's something down there. Something that shouldn't be. You're mad! I'm going all the same, and I have an idea you two are gonna follow. But if you do, be mindful. Your authority stopped at sea level. Oj, pocisnęła go teraz nieźle. No ale to prawda. Widać, że syn był bardziej ogarnięty od ojca. You know what Maida told me today? She wants to build a habitat 500 meters below sea level. More than a kilometer northeast of here. And she needs Bart and I to do it. She's got it into her head that she can save us if she just acts recklessly enough. But I've hauled Star Wars to Neptune, Plasteel to the Federation. This family operates 9 different mining colonies across the Ariadne Arm. Maida thinks she's better suited to lead. Her contract still says otherwise. I just cannot damn well tell whether it's the stupidest idea I ever heard, or my only hope. I turned 80 years old last week. I thought I had another 80 in me, but marooned on this planet, there's no swapping out of my liver when the old one fails. Here, I'm mortal. And Maida is useful. So, it's my responsibility to make a decision. Return to the island and hope whatever knocked the Degazi out of the sky won't do the same to the rescue ship. Or take us deeper in search of answers. And all the while be hoping old age gets me before the sea monsters do. I'll give Maida just one thing. She was right about these caves. There's enough lithium there to fabricate 100 tons of plasteel. Enough for a damn fleet of Cyclops submarines. There was nothing anyone could have done to avoid crashing here. But I was right to order the detour. If we get off this planet, they'll be talking about the Torgel share price on the other side of the Federation. Wątpię. Zwłaszcza, głównie dlatego, że nie wydostałeś się finalnie, kolego. O, i spis załogi Degassi, Bart Torgal. Okej, niech to się odznaczy. Dodatkowa misja, żeby znaleźć tego typa. Okej, syn, jednocześnie wiceprezes korporacji. Zagubiony w kosmosie, tak samo jak jego ojciec. Wiek w czasie zaginięcia 19 lat. Jedyne dziecko Paula Torgala, beneficjent ulepszonych metod uczenia się i implantów mózgowych. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, jak ten implant wygląda. Albo jak jest aplikowany. Szkolony wirtualnie w zaawansowanej biochemii i gwiezdnej ekonomii. To drugie nie do końca mi coś mówi. Emisariusz Kasar zeznał, że Bart towarzyszył swojemu ojcu do nowo powstałej stacji kosmicznej, by odbyć tam 5-letni kontrakt jako oficer głównodowodzący. Okej, czyli ma jako takie, tutaj w ogóle woda, która wyleciała mi z tych maszyn, ma jako takie pojęcie o tym, co robi, powiedzmy. Okej, tutaj odzyskam tylko tytan. Przelecę się jeszcze tylko do tej maszynki filtrującej wodę. Tu w ogóle zrobiłem na wszelki wypadek, zrobiłem sobie kolejne pomieszczenie wielofunkcyjne. Specjalnie na właśnie ten zbiornik na obce formy życia. Kiedy go oczywiście znajdę. A tutaj proszę, mam dwie maszynki filtrujące wodę, z których sobie wodę zabiorę. Rezi. Po oczach strasznie. Dobra. Soli nie będę na razie zabierał, sól niech se tam jest. Niech to tylko tą wodę ogarnia. Nie, takiej ilości wody raczej nie potrzebuję. No, nie przy sobie w każdym razie. Tutaj to mogę zrzucić. A tutaj do picia zrzucę sobie dwie pozostałe. No i co? Ja wskakuję do Simofa. Lecę nie tu. Gdzie był ten sygnał?
Wyłączyłem? No. Sygnały. Proponowana baza de Gassi to sprawdziliśmy. Kapsuła sprawdzona. Tu jest, dobra. Proponowana baza de Gassi na 500 metrach. Dobrze, i to jest gdzie? Tam. No to wskakuję tu, lecę tam, a my się tam gdzieś spotkamy. Ale w sumie jeszcze zanim tam popłynę, to pokażę wam wzmocniony skafander nurkowy, gdyż zebrałem sobie składniki na jego wytworzenie. Dobra. No kurde, myślałem, że będzie jakiś wpis, że PDA się odezwie i coś powie na temat tego skafandra, no ale najwyraźniej nie. Dobra, no to lecę. All systems online. Okej, jestem już w miarę blisko. I kurde, to jest gdzieś to jest gdzieś tutaj. Gdzie jest konkretnie ten... A! Dobra, mam cię. Gdzieś pode mną jeszcze. Kurde, co to za miejsce? W sensie, ja już to miejsce znalazłem kiedyś tam wcześniej. Jak płynąłem pod tą wyspę, nie? Ale... No wtedy nie miałem szans na eksplorowanie tego. Kurde, czy ja to mogę zeskanować? Mogę. Lumiorodek pływający. O, meduszczka. I oczywiście. Może oczywiście to źle powiedziane, no ale no... Nie... Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. Ci to sobie wybrali miejsce. Na bazę. Nie, wyłącz światło. Ostatnie to chcę to, żeby się mną zainteresowała ta. Widzi mnie? Chyba nie. O, dwie nawet! Jak cię popieszczę zaraz. Dobra, mam. Mam przy sobie karabin, nie rozstaję się z nim jakiegoś czasu. To podwójkę go sobie ustawię. I od razu wyekwipuję. Okej, okay, może uda mi się wpłynąć niezauważonym. Hell yeah. Infiltracja dokonana. Teraz zbadać i spadać. Co my tu mamy? Płetwy ładujące. Okej. Okay. Kolejne PDA. O, dziennik głosowy de Gassi na temat choroby. Czyli pierwszy raz pierwsza osoba, zapewne ojciec. Znaczy, strzelam, że ojciec, no bo Bart potem o chorobie coś nagrał, więc na pewno najpierw ojciec się zaraził. Żeby on nie zaraził, tylko najpierw na nim były widoczne te objawy. Ej, nie ma tutaj? Nie ma przejścia? Nie ma przejścia na górę. Czyli trzeba będzie je sprawdzić osobno. Przestrzeniak jest tam. A gdzie? Tu jest jedna krabośmiernica. A druga? A druga, dobre pytanie, gdzie? O, kolejne PDA. Dziennik Paula Torgala, koniec. Kolejne PDA. O, jest wejście, okej.
Jest zbiornik na obce formy życia, pięknie. To od razu go zrobimy, jak wrócimy. Jest kolejna kasetka z danymi. Generator osłony cyklopa, dziękować! Dziękować bardzo. A nie, to nie to. To nie to przejście. Dobra, jeszcze minuta 42. Katastrofa. Kolejne etap legacy. Okej, co takiego się tu stało? Może nie tyle tu, a po prostu z całą tą załogą. Co? Mała próbka? Mała kolba laboratoryjna. No ale no... Raczej nie ma to zastosowania, więc niech sobie to zostanie. Podjęcie ryzyka. Pomarańczowa tabliczka! Co też ja widzę? O, i kolejne jego stworzenia. Ciekawe. Mikroskop uszkodzony, analiza... A wszystko jest uszkodzone, no to niech to zostanie. Nie będę śmieci zbierał przecież. No przynajmniej nie takich, które mogę potem przetworzyć, nie? Dobra, szybko do Simofa. Gdzie ośmiornica? Jedna tam. O, druga tu. Gdzie Simof? Pode mną, dobra. Uzupełniamy tlen. Jako, że mnie nie widzą, to sprawdźmy od razu te rzeczy. Kurde, co to jest za jajo? Jakieś dziwne. Dobra, za chwilę napijemy się wody, ale to potem. Tutaj do odznaczenia. Automat. Zbiornik. A przypnę go sobie od razu. Żeby już wiedzieć, co zbierać. Generator polianilina, czyli do tego potrzebuję grzybków. No ale też sobie przypnę. Co tu jeszcze? Płetwy ładujące. Ale to pomaga zwykłych płetw. Myślę, że będzie ulepszenie tego. Nie powiem, no byłoby to jakoś pewnie fajne, żeby ładowało podczas pływania to, co trzymam. No ale jeśli to nie jest ulepszenie tego, tylko to jest... Bo wiecie, myślałem, że to będzie i szybsze pływanie, i ładowanie naraz. To jak ja to tak widziałem, no ale skoro to nie jest to, to chyba sobie to odpuszczę. Okej, coś tu jeszcze jest? Nic. Dziennik głosowy. Nie no, jest tu jeszcze coś. Ale co? Co tu jeszcze wielce? A, no tak, tabliczka. Dobra. Ruda niklu i kostka jonowa. A tu kostka jonowa i dwa diamenty. Tu sobie mógłbym wykorzystać taką ten nikiel, co mam, no ale po co robić? Okej, okay, lokalne formy życia. Lumiorodek pływający. Flora spotykana w rafach głębinowych. Duża, okrągła, wypełniona gazem błona. Przyczepiona do dna morskiego systemem korzeniowym. Okej, dobra. Reszta jest dla was. Pobrane dane. Dane obcych. Pomarańczowa tabliczka. To urządzenie delikatnie brzęczy i wyświetla na pomarańczowo symbol przypominający literę N. Może być sposobem na interakcję z kompatybilną technologią. No jak pozostałe tabliczki. Sprawdźmy. O, kolejno dzienniki idą. I Paul Thorgal. Najpierw jego sprawdźmy. Came out of nowhere. An alien kraken, bigger than a cyclops. Tore a hole clear through the reinforced hull. I barely got my breather in time. I told her. I said others would come. The rupture threw me clear of the habitat. And the monster turned and bore down on me. And just as its tentacles came within reach, Mader appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand. A jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. The last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish, one way or another. Then I thought I saw a light deep below me. I hoped maybe Bart had swum clear. I followed it.
No, I wonder whether I saw anything at all. Our oxygen is low. The habitat is gone. I can't see the sky. Something surely has the scent of my blood. Welcome aboard, Captain. No tak, tego nie wziąłem pod uwagę. Jezus, czemu jest tak uszkodzony? Dobra, popłynę głębiej. To trzeba naspawać teraz i to szybko. Ja muszę mu wsadzić chyba wzmocnienie tego kadłuba, bo mnie za szlak trafi. Z tym jak bardzo to zostaje po pysku. Tylko nie wiem za co to wsadzić. Może zamiast tego luku bagażowego. Bo się też finalnie aż tak nie przydaje. No to nie powiem, przydaje się nader często. Ale nie w takim stopniu, w jakim sądziłem. Tutaj dla was reszta opisu. No, czyli goście został albo zeżarty, albo po prostu się utopił. Jedno z dwóch. Sprawdźmy teraz chorobę. Please stop fighting and listen. We're sick. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy? Blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. It's not in the database. Come on, then. What's it gonna do? Turn us inside out? Dissolve us into jelly? It's an alien bacteria. It's everywhere. Every organism on this planet. It's altering our genetic code. How are the creatures surviving if they're infected? I don't know yet. Want me to cut some of them open for you? Find out what makes them tick? No. Just tell me what you need, son. Materials, equipment. Just... Can I have some quiet? I need some time to think. Okej, czyli teraz Bart odkrył... Chwilę po tym, jak Paul się spierał z Majdą... Że chcą iść głębiej, to Bart chwilę później, może kilka dni później, odkrył, że są zarażeni. Podjęcie ryzyka. Margaret, Maida has boarded the habitat. What are you so happy about, Maida? Say, kid, I brought you some. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay and chat if you'd like. No? Then make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? What if it's not as dead as it looks? What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord, or got messed up and dragged here? When we get off this planet, I am going to drag you through every continent, damn Federation. No nie wydostałeś się, przykro mi. Okej, czyli... Czekaj. Czyli co? On zaatakował... Ona go pokiereszowała i zawlokła z powrotem? Czy najpierw go pokiereszowała, przywlokła, potem zaatakował i potem poleciała za nim, żeby go wykończyć? I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. But tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being reckless. Father, the outcome's no better if we hole up in here and don't go outside. We have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Bart, Torgal has disembarked the habitat. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I know you can hear me. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. What? Brace! Okej, czyli
Najpierw, jeśli dobrze słyszałem, to był to żniwiarz. Czyli najpierw pokiereszowała żniwiarza, zawlokła go do bazy, żeby go przebadał Bart, ale niestety żniwiarz troszeczkę do siebie doszedł. No i zaczął się nadupcać. A to się niestety dobrze nie skończyło. Co? Co? Czy to jest nowy biom? Wow, co to za kości jakieś? Proszę, proszę, nie sądziłem, że do takiego miejsca mnie zaprowadzą szczątki Degassi. Co my tu mamy? Okej, nic co mogę skanować. Czy to jest trujące? Tak, to jest trujące. O, to nie jest meduszczka, to jest duchomanta. Myślę, że to jakaś meduszczka, ale większa, a tu nie. Duchomanta, proszę, proszę. I to nie jedna. O kurde, i tam jest moja FOB! Niewiara, tak blisko, jak zajebiście. Dobra, lecimy, od razu po niej Alinę sobie skraftujemy. Jak już jestem tak blisko. Ej, no nie wierzę, jaki fuks! To się nazywa mieć fuksa do kreowania bazy. Dobra, to poeksplorujmy to jeszcze troszeczkę. Co tu takiego znajdziemy? Sorry, Manto. Dobra, sonar. Okej, tam idzie albo w zamkniętą przestrzeń, albo w... jeszcze bardziej otwartą. Tu się przestrzeń troszkę zamyka. O! Co? Ja tu, siema Rubin, co ja tutaj znalazłem? Holy moly, co to jest za czaszka? I tu jakieś od obcy... Oni to badali? Dawaj mi skaner, co to jest? Sensor obcych. Wow. Sonda badawcza. A co to jest? Starożytny szkielet. No to jest tylko czaszka. Za dużo mówić to, mówiąc szkielet, trochę za dużo powiedziane. Starożytny skamieniały szkielet. A proszę! Tak coś myślałem, że może tutaj coś być. Dobra, czekaj, dlaczego ja tak chcę płynąć z buta? Nie wiem, czy tutaj się coś niebezpiecznego nie kryje, a będę tam płynął z buta. No, idiota, idiota. Dobra, tego bardziej nie obadam. No nie, włącz się, włącz się. A, okej. Okay. F jest samo włączenie mapy. Coś tu było. Krasnarost szczypcowy. Strasznie dużo flory mogę tu znaleźć. Zdumiewająco większą ilość, aniżeli fauny. Chociaż nie wiem, czy to mnie powinno w sumie smucić. Bo fauna nie zawsze jest tu przyjazna. Dość często chce mnie zabić. Okej. Okay. Czy tu będę potrzebował od tej właśnie tabliczki? Tak jest! Dopiero co zdobytej pomarańczowej tabliczki tu je potrzebuję. No i dobra, co my tu mamy? Gablota z okazem obcej kości. Dwie nawet takie, trzy. Dane. Dane reprodukcyjne fauny. Rubin sobie wezmę tak na zaś. O, kostka jonowa. No, dwie. A nawet, że trzy. O, drugie takie jajo. Proszę bardzo. Sprzęt badawczy obcych. To tak przy okazji. Amodendron. Tutaj co, mikroskop? Coś ten deseń? Gablota z okazem obcej flory.
Okej, ale nie jest to chyba nic, co by nie było przeze mnie znalezione przed chwilą. O, fajnie. Sporo tych rubinów tu jest, naprawdę. Strasznie dużo. Czy to jest kwarc? Tak. A to przyda się. Mam go... 2 sztuki dopiero co zebrane. No ale w sumie też nie zbieram, jak nie potrzebuję. Okej, czyli co, taki... składzik? Czy może mogę coś tu jeszcze odkryć? Okej, muszę pamiętać, że mogę stworzyć sobie drugą tabliczkę, w razie gdybym musiał ponownie takowej użyć. Dobra, lecimy powoli do mojej FOB, żeby tam zakończyć odcinek, no kurde. Tak blisko byłem nowego biomu, żeby już go odkryć. A coś tak czułem, że taka kałuża na glebie to nie jest nic przypadkowego. Dobra, FOB mam w tamtą stronę. Okej, czyli... Tędy, co to jest? O Boże Święty! This biome contains unusually high concentrations of organic and fossilized remains. Kolejny lewiatan? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Młody lewiatan widmowy? To jest młode? Czy ja chcę wiedzieć, jak wygląda dorosły? Simow, Simow, Simow! Do Simowa! I spie... O Jezu! O, kolejne szczątki do zbadania, ciekawe. Spieprzam stąd! O, kolejna jakaś fauna. Co to jest? Zawróci czy... Nie, popłynął chyba dalej. Mam nadzieję w każdym razie. Dobra, w razie gdyby chciało atakować, a ma zęby, więc pewnie będzie chciało. Zatrzymajmy to sobie w miejscu. Grasownik rzeczny. Ej, patrzcie na to! To jest prawie przezroczyste! Szkielet jest widoczny normalnie gołym okiem. Tu w ogóle jak... Wrócił! 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 Tego nie mogę skanować. Gdzie jest Simow? Simow! 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 Simow, wracaj do mnie! Nie idziemy w kierunku lewiatana. Mogę też tą czaszkę zeskanować? O, świetnie, a baza jest gdzieś w jego kierunku. Zajebiście. To mi było potrzebne po prostu do szczęścia. Kolejny grasownik. Ej, czekaj, przecież gdzie jest czaszka? Tam? A tu jest ta czaszka, dobra. Kurde, zastanawiałem się, czy mogę ją zeskanować. BUM! O, nie podziałało! Nie podziałało! Nie podziałało! Zostaw mnie! Nie podziałał prąd! Nie podziałał prąd! To coś jest odporne na prąd! Gdzie to jest? Tam poleciał gdzieś w pizdu. Okej, czyli widmowy lewiatan jest odporny na prąd. To mnie nie zadowala. Dobra. Woda, żarło. Ryzyk fizyk, YOLO, lecimy. Czy mogę poskanować tę czaszkę? Mogę! Ale nie wiem, czy chcę tutaj długo zostawać. Dziękuję. Gigantyczna skamielina.
Jest kolej, jest, znaczy kolejny, to jest ciągle ten sam. On przenika przez tekstury, czy jak? Idź ode mnie. Won. Dobra, ale to jest do zbadania całe. Ale nie teraz, teraz chcę stąd spieprzać. FOB, where are you? Tam. Czyli płynąłem w dobrym kierunku. I to jest młody. Ja nie wiem, czy ja chcę zobaczyć dorosłego osobnika. O, świetnie, tu jest zamknięta przestrzeń. A gdzie jest otwarta? Tu jest otwarta przestrzeń. Go, 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 go. Jak najdalej od tego... Duchotana. Duch plus lewiatan to jest duchotan. Słowotwórstwo level hard. Okej, zamknięta przestrzeń. W jakimś stopniu. Tam. Tam się otwiera i zamyka zarazem. O, dobra. Ale to... nie. Czekaj, jeden minut. Czekaj. Czy... przecież tu przypłynąłem stąd. Tu się zamyka, nie? No tak, tu... A nie, to jest... O Jezu, jak ja byłem blisko zobaczenia tego już wtedy. No nie wierzę. Jak ja byłem blisko znalezienia tego. O Boże. Dobra, dokujemy w takim bądź razie. Wow. 44 i... pół minuty. Czemu tego nie mogę naspawać w momencie, w którym to sobie tak po prostu tutaj jest? Dobra, zjedzmy coś. Żeby wody nie marnować. Dziękować. Wow. No po prostu wow. Dobra. Chyba w sumie wymieńmy po prostu te baterie. No dwie przynajmniej. Teraz ty. Z ciebie wyciągamy. Ile już mam? Trzy? Tak. To jeszcze z konstruktora wyciągniemy. I załadujemy. Niech się nie marnuje energia. Niech się ładują baterie. Boże święty! Kto by pomyślał, że do czegoś takiego doprowadzi mnie wątek Degassi? Wow! Organiczne i skamieniałe szczątki. Dobra, sprawdźmy to. Pobrane dane, dane z terminalu. Szczególne dane badań obcych na lokalnej faunie, które skupiają się na ich zdolnościach do reprodukcji. Sformułowano podstawowe wnioski. Obcy odkryli, że formy życia na tej planecie mają tylko jedną płeć. Co? Okej... Zaobserwowali, że lokalne organizmy angażują się w rozmnażanie bezpłciowe. A, okej, teraz to ma sens, że jest jedna płeć. Zdrowe osobniki po przebadaniu... Po przebadaniu mogły składać jaja. Jaja zwykle wymagały genetycznego materiału od innego osobnika tego samego gatunku. W rzadkich sytuacjach jedynie jeden rodzic był wymagany jako ewolucja spowodowana wpływem samego środowiska. Badania wydają się skupiać na warunkach wykluwania się jaj i różnicach genetycznych pomiędzy rodzicem i potomstwem. No dobra. Badania obcej flory. Lokalne rośliny są trzymane w stagnacji. Obcy ewidentnie dążyli do zdobycia rozległej wiedzy o ekosystemie planety, która byłaby potrzebna do wspierania badań nad żywymi okazami. Sprzęt badawczy.
Duży stół laboratoryjny i towarzyszące mu skanery wykorzystują technologię, która znacznie wykracza poza nasz obecny poziom wiedzy. Hipotezy: konserwacja sprzętu, utrzymanie załogi, analiza okazu, manipulacja genami. Sądy badawcze, specjalne położenie. Sorry. Jeszcze raz. Specjalne położenie i ustawienie tych obcych urządzeń wskazuje na to, że jest to rodzaj sondy lub czujnika. Przedmiotem badań był prawdopodobnie ogromny szkielet w środku jaskini. Podłączona sieć kablowa może prowadzić do zdalnego źródła zasilania lub koncentratora danych. Wymagane dalsze badania. Dobra, tyle jeśli chodzi o obcych. Teraz lokalne formy życia. Flora to dla was tylko ten krasnorost. Fauna. Wymarłe. Gigantyczna skamielina. Skamieniałe szczątki wymarłego superdrapieżnika. Sam jego rozmiar uniemożliwiłby mu dostęp do tak ograniczonej przestrzeni, sugerując, że geografia planety zmieniła się wraz z upływem czasu. Prawdziwy drapieżnik ze szczytu łańcucha pokarmowego. Wiek szacowany na około 3 miliony lat. O, stara ta czacha. Wymiary klatki piersiowej sugerują, że gatunek ten miał wygląd podobny do węgorza. Obliczenia sugerują, że jest to jedynie przednia, trzecia część okazu? Jak wielkie to było! Pozostałości stanowią teraz podstawę życia tętniącego mikrokosmosu. Na klatce piersiowej występują serie precyzyjnych kątowych nacięć, sugerując, że w przeszłości ktoś inny pobrał próbki z tego okazu. Starożytny skamieniały szkielet. Szkielet opancerzonego mięsożercy. Prawdopodobnie ma około miliona lat. Symulacje wskazują, że ta forma życia byłaby znacznie większa niż jakiekolwiek inne stworzenie żyjące na tej planecie. Oceany w tamtym czasie musiały być zupełnie inne. Jezus, ja tak ziewam. Aby utrzymać formy życia tej wielkości z bardziej otwartą przestrzenią geograficzną i wieloma innymi osobnikami klasy lewiatańskiej. Wymieszane szczątki lewiatanów. A, to są te w gablotach. Te skamieliny prawdopodobnie pochodzą od pradawnych przodków lewiatanów, które teraz zamieszkują planetę. Względny rozmiar i delikatność kości sugeruje, że tworzyły część kanału usznego lub innej skomplikowanej struktury wewnętrznej. Duchomanta. Ten gatunek manty zaadaptował się do warunków głębinowych. Jej ciało jest w pełni chronione przez półprzezroczystą skórę, a duże skrzydła mogą wytworzyć... No, Jezus Maria! Co jest? A duże skrzydła mogą wytworzyć znaczną siłę napędową. Trujące mięso. Powszechne zjawisko wśród mant na 4546b. Również mięso duchomant nie jest jadalne. Czyni je to jednym z bardziej żywotnych roślinożerców. Żywi się materią roślinną, która osiadła na dnie podwodnych jaskiń. Okej. Padlinożerne i pasożyty. Amodendron. Prosty, pozbawiony zmysłu czucia organizm, który można znaleźć przyczepiony do gruntu. Zawiera on dużą ilość skamieniałej materii organicznej. Pożywia się nią, aż osiągnie dojrzałość, po czym dzieli się na dwie identyczne genetycznie istoty. Cykl się powtarza. Okej. Dobrze, strzelałem, że grasownik jest niebezpieczny. Zwinny, szybki drapieżnik, który żyje na dużych głębokościach. Szczęki. Potężne szczęki wykorzystuje zarówno do rozszarpywania ofiar, jak i do obrony przed większymi drapieżnikami. Korpus przypominający węgorza jest bardzo wrażliwy. Składa się głównie z kręgosłupa i chrząstki. Widać znaczne podobieństwo do innych węgorzopodobnych drapieżników na 4546b. Schemat ataku.
będzie agresywnie zwracał swoje szczęki w stronę przeciwnika, ale mniejsze, szybsze organizmy mogą mieć nad nim przewagę. Unikać. Lewiatany. Młody lewiatan widmowy. Ten ogromny drapieżnik zaadaptował się do życia w głębokich wodach i ciemnych systemach jaskiń, atakując wszystko i wszystkich, dążąc do rozrostu. Miękka błona zewnętrzna i wydłużone ciało pozwalają na nawigację w ciasnych środowiskach jaskiniowych. Okazuje trochę podobieństw do innych węgorzopodobnych drapieżników z tego regionu. Jakkolwiek lewiatan widmowy zakrył elektryczne odnogi na jego wewnętrznym tułowiu napiętą przezroczystą membraną, która zapewnia znakomitą zwrotność. Zajebiście. W swojej fazie młodości ten lewiatan żywi się większymi roślinożercami i niefortunnymi członkami własnego gatunku. Aha, czyli taki mały kanibal. Okazują godną podziwu szybkość wzrostu i nie okazują żadnych znaków zaprzestania, co sugeruje, że muszą porzucić swoje tereny wylęgowe, zanim staną się zbyt duże i wyruszyć na bardziej otwarte wody. Unikać. Najpierw fajny, potem ten skurczysyn, teraz ten, co będzie kolejne, dorosła wersja tego, czy coś jeszcze innego? Dobra, ale zabrałem troszeczkę rzeczy. 53 minuty. Ale jak ja byłem blisko znalezienia tego. Masakra. Dobra, na koniec jeszcze sprawdźmy radio. This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Wow, prawie 2 kilometry stąd! Okej, to może być ciekawe do zbadania. Tutaj co, pomarańczowa tabliczka. A, no i szkło. No jedno co mogę zrobić z tego kwarcu. Dobrze, dobrze. Wow. Nie na taką podróż się pisałem. Ale okej, mam tutaj w miarę jakieś wejście nawet dla cyklopa, gdybym chciał tutaj wpłynąć. No, alternatywą jest płynięcie cyklopem od tamtej strony. Znaczy, alternatywą, ja wyruszyła, muszę to zrobić, no bo fakt, no tutaj może dałoby się wpłynąć cyklopem. No, ale jest jeden problem. Cyklop nie jest zbyt zwrotny na takie małe rzeczy. Znaczy, małe, no takie małe przejścia. A niestety bądź nie, nie wszędzie da się nim dojść. Dobra, ja teraz wracam tylko sobie do bazy. Obczaję jeszcze te wraki, bo jeśli nie będzie tam nic wartego pokazania, no to nie ma sensu zabierać czasu odcinka kolejnego, a w kolejnym odcinku spróbujemy znaleźć kapsułę głównej inżynier i sprawdzić, co też takiego kryje się w jej pobliżu, a mam szczerą nadzieję, że nie będzie to nic dużego, odpornego na elektryczność i przezroczystego. W jakimś stopniu. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Subnautiki. Cześć.